tak elementarnym, jak tylko możliwe. Może zaczniemy od tego, że oczywiście czas jest bardzo ważny dla wszystkich. I moja żona ma taką ciotkę, która ma 93 lata. I ta ciotka niestety już jest trochę niedołężna i ma słaby kontakt z rzeczywistością. Ale to, co ona robi każdego dnia, to wyrywa jedną kartkę z kalendarza. Używa zegara, który ma dokładność jednego dnia i to wystarcza. I jest dumna z tego, że kontroluje czas. Obok niej jest czas, który pędzi jak szalony, gdzie maklerzy giełdowi muszą kontrolować, czy też serwery kontrolujące giełdę, muszą kontrolować, synchronizować czasy z dokładnością jednej milisekundy. Ja opowiem trochę o historii zegarów, zaczynając od takich, które są mało dokładne, takich, które wystarczyłyby ciotce mojej żony, do takich super dokładnych. Zakończę tym, jakie są możliwości, jakie kierunki badań podejmuje się w kwestii zegarów. Miałem przyjemność uczestniczyć w tych badaniach. Zacznijmy więc od najprostszych zegarów. Jeden z prostszych zegarów jest zegar wodny, klepsydra wodna. On działa w bardzo prosty sposób. On składa się z dwóch naczyń. W górnym zbiorniku jest woda. Ten górny zbiornik ma jakąś dziurkę i przez tą dziurkę woda przelatuje do dolnego zbiornika. Ten dolny zbiornik się napełnia, on ma jakąś podziałkę. Jak się napełni do pierwszej podziałki, to ludzie wiedzieli, że to jest odpowiednik mniej więcej jednej godziny. Do drugiej to już o dwie godziny. Takie zegary były stosowane w wielu miejscach. Tu mamy zegar wodny z wieży dzwonów w Pekinie. One były bardzo mało dokładne. Miały dokładność rzędu kilkunastu minut w skali doby. Wydaje się to dość może prymitywne, że był tak słaby zegar. Ale chciałbym przekonać Państwa, jak przy pewnym sprycie, ile wiadomości można było uzyskać, używając tego typu zegara. Ten zwierzę dzwonów akurat jest dość stary, on jest chyba ze średniowiecza. Natomiast rzeczywiście te zegary były używane w starożytności, głównie przez Greków, między innymi do wyznaczenia długości geograficznej. Jesteśmy na Ziemi, możemy się zastanawiać, gdzie dokładnie jesteśmy na Ziemi. Punkty na Ziemi są określone przez dwie współrzędne, długość i szerokość geograficzną. Nad szerokością geograficzną ludzie mieli dobre panowanie, byli w stanie dość dobrze ją określić. Natomiast dużym problemem była długość geograficzna. Jednym z pomysłów, bodajże Hipparcha, na określenie długości geograficznej było użycie zegarów. Zegarów, żadnych z rzadkich zjawisk na niebie, on używał całkowitego zaćmienia Księżyca, oraz współpracy zagranicznej. Powiem, jak to mierzenie długości wyglądało. No dość proste. Jeżeli mamy, że tak, całkowite zaćmienie Księżyca polega na tym, że Księżyc chowa się w cieniu Ziemi. Wyobraźmy sobie, że mamy dwóch obserwatorów na Ziemi. Jeden obserwator to Anna, a gdzieś dalej jest Bogdan. I oni chcą zmierzyć różnicę kątową między tymi punktami, względną długość geograficzną. Dużym problemem było synchronizowanie zegarów. Jak mówiłem, te zegary, które oni miały słabą dokładność kilkunastu minut. Więc ciężko było określić, jeżeli byli w dwóch odległych punktach, określić ten wspólny punkt, kiedy mają zacząć mierzyć czas. I tutaj przydał się ten Księżyc. Oni określali, że zegary zaczną mierzenie czasu w tym momencie, kiedy Księżyc chowa się za Ziemią, kiedy zacznie się całkowite zaćmienie Księżyca. Więc dochodzi do tego zaćmienia i Bogdan i Anna zaczynają odmierzenie czasu tymi swoimi zegarami wodnymi. I w tym momencie Anna patrzy na jakąś gwiazdę, która pojawia się na horyzoncie. Ale Ziemia się obraca, więc po jakimś czasie Bogdan też zobaczy tą gwiazdę. Po jakimś dłuższym czasie Bogdan i Anna się spotkają i zobaczą, jaka była różnica w czasie pojawienia się tej gwiazdy. I to właściwie tyle, ponieważ wiedzą, że Ziemia obraca się w ciągu 24 godzin. Jeżeli będą znali różnicę czasu jakiegoś zjawiska, tego samego zjawiska, to będą w stanie określić, o jaki, na przykład przypuśćmy, że to była jedna godzina, no to wiadomo, że skoro Ziemia obraca się wokół własnej osi w 24 godziny, co odpowiada pełnemu kątowi 360 stopni, to jeżeli zaobserwowali tą gwiazdę w odstępie godziny, to znaczy, że różnica kątowa ich odległości to 15 stopni.
był jeden z sposobów mierzenia długości. On nie był dokładny, był też inny. On dawał no, słabą precyzję jednak. Tu mamy mapę z czasów Ptolemeusza, drugi wiek naszej ery. Jak już mówiłem, szerokość geograficzna dość dobrze jest zachowana na tej mapie, natomiast duże problemy były z długością geograficzną, co widać, jak te lądy są spłaszczone. Są pewne wyspy, które są w zupełnie złych miejscach. I to wynikało właśnie z małej dokładności zegarów. Mała dygresja, jak powiedziałem o zegarze wodnym w Chinach. Jest taki ciekawy zegar, chciałem go kupić, ale mi się nie udało. W którym czas odmierzany jest przez ląd. Knot się pali, ma określoną długość i ten knot jest nasączony różnymi substancjami. W trakcie spalania on zmienia kawałki, także wydziela się inny dym w momencie palenia, co zmienia zapach w pomieszczeniu. Czyli można było mierzyć czas, wąchając po prostu otoczenie. Teraz o zegarze wahadłowym. No każdy wie, jak działa dłuższy zegar wahadłowy. Mamy jakiś ciężarek, który jest na linie. Ten ciężarek jest przyciągany... Przepraszam, jakiś problem tutaj. Włączę to. Mamy ciężarek, który jest przyciągany przez ziemię, ale ponieważ jest na lince, no to nie może upaść, tylko porusza, napręża tą linę i razem z tą liną wykonuje takie drobne drgania i oscylacje. Zegar ten został wprowadzony w XVII wieku. Jeśli dobrze pamiętam, to projekt należał do Galileusza. Wykonanie, czyli opłacenie tak naprawdę do Huygensa. Takie zegary u schyłku XVII wieku miały dokładność pół sekundy w skali doby. No więc teraz pytanie, czego można się było nauczyć, mając taki zegar. Ja wybrałem jeden przykład. Może najpierw mapa świata. Mając taki zegar, ta mapa świata już była lepiej sporządzona. Natomiast to, o czym chciałbym powiedzieć, to słynny eksperyment Rümera. Jednym z alternatywnych zegarów był zegar astronomiczny. Astronomowie patrzyli na niebo, widzieli, że jest taka planeta jak Jowisz, a wokół Jowisza krąży księżyc Jowisza Jo. Co jakiś czas ten księżyc Jowisza Jo się chowa za księżycem. Więc dokładnie badając to zjawisko, zauważono, że Jo wykonuje pełny obrót wokół księżyca co 42 godziny, 28 minut i 31 sekund. Więc chciano wykorzystać to zjawisko jako zegar. I był taki uczony, Ole Rümer, który najpierw pracował w Danii, później w Paryżu, w Obserwatoire, na Avenue Obserwatoire w centrum Paryża. I on dostał bardzo nudne zadanie do wykonania. On musiał porównywać te dwa zegary. Wyobraźcie sobie Państwo, że Państwa pracodawca każe Państwu przez kilka miesięcy patrzeć na dwa zegary i patrzeć, czy one dają ten sam czas. Nie wydaje ciekawe zadanie, natomiast Rümer dzięki swojej przenikliwości i szczęściu dokonał ciekawej obserwacji. Najpierw zauważył po kilku miesiącach pomiarów, że w skali tych kilku miesięcy te zegary dawały różne wyniki. Jeden spóźniał się w stosunku do drugiego około 10 minut. Dwie możliwości na początku były. Albo że ten ruch Jo wokół Jowisza jest jakiś anomalny, on nie kręci dokładnie na tyle samo. Każdy obrót być może zajmuje trochę inny czas ze względu na wpływ innych ciał niebieskich, ale to odrzucono. Były tam jakieś poprawki, które trzeba było uwzględnić, ale to nie wyjaśniło tej różnicy 10 minut. Dyrektor Rümera, Cassini, powiedział, że to Rümer zrobił błąd, że może te zegary wahadłowe nie były wystarczająco dobre. Inni doświadczeni też starali się to zmierzyć, im chodziło troszeczkę inaczej. Rümer był specjalistą od zegarów. On używał kilku zegarów wahadłowych na raz. Wiedział wszystko o tych zegarach. On brał pod uwagę nawet takie zjawisko jak rozszerzalność cieplna. Nawet ten zegar troszeczkę inaczej działa, ponieważ on się rozszerza, jeżeli jest cieplej, skraca, jeżeli jest zimniej. I on był pewny, że te 10 minut, jeszcze po kilku kolejnych latach badań, że te 10 minut to jest rzeczywista różnica tych wskazań. Więc jak to możliwe, że te dwa zegary dają inne wskazanie? Odpowiedź jest grubsza, następująca. Jak
Plumer zaczynał swoje badania, to Ziemia była bliżej Jowisza, między Słońcem a Jowiszem. Po jakimś czasie Ziemia znalazła się po przeciwległej stronie Słońca. No ale to, że Plumer widzi Księżyc Io, no to polega na tym, że Słońce oświetla Księżyc, fotony lecą ze Słońca do Io, a później odbite fotony od Io lecą z powrotem do Plumera. No ale jeżeli na początku był bliżej, Plumer był bliżej Jowisza, bliżej Io, to po pewnym czasie, po tych kilku miesiącach badań, był dalej. To znaczy, że te fotony, które odbiły się od Io, musiały pokonać dalszą drogę do Plumera, żeby do niego dotrzeć. Porównując te dwa zjawiska i zakładając, że prędkość światła jest skończona, co nie było jasne w tamtym czasie, obliczył, no to nie było dokładnie tak, ale obliczył, że prędkość światła wynosi 220 km na sekundę. 220 tysięcy km na sekundę, co daje przynajmniej dobry rząd wielkości w stosunku do prawdziwej prędkości światła. Czyli porównując dwa zegary, widząc, że nie są zgodne ze sobą, mógł się czegoś nauczyć o świecie. Jak już mówiłem, on tak dokładnie badał te zegary, że wykonywał pewną analizę, jak te materiały się rozszerzają pod wpływem zmian temperatury. Zaproponował, ciągle mierząc te dwa zegary, zaproponował skalę temperatur. Z takiego, wydawałoby się, nie bardzo interesującego zadania przy dużej przenikliwości wyciągnął bardzo mocne wnioski. Teraz przeskoczę już do nowoczesnych zegarów. Główna część tego wykładu będzie poświęcona zegarom atomowym, także przez tą historię idę dość szybko. W XX wieku, bodajże w 1927 roku, powstał pierwszy zegar kwarcowy. Ten zegar kwarcowy polega na tym, że mamy kryształ kwarcu, który jest w jakimś obwodzie elektrycznym. On ma te własności, że w zależności od tego, jaki ten kwarc ma kształt, albo jak bardzo jest ściśnięty, albo rozciśnięty, to różnie przewodzi prąd. I odwrotnie, przepuszczając prąd, możemy wprawiać ten kryształ w drgania, on zmienia wtedy swój kształt. Zbadając drgania tego kryształu, to przenosiło się na jakąś modulację prądu na wyjściu, można było stworzyć zegar. Zegar to jest jakiś, oparty jest na zjawisku, które regularnie wykonuje jakiś takt. Tym regularnym taktem był sygnał z kolejnych drgań kwarcu, no to posłużyło do konstrukcji zegara. Ten zegar jest bardzo stabilny, znaczy najlepsze zegary kwarcowe są teraz bardzo stabilne, rzędu jednej sekundy na 70 lat. Chociaż może niekoniecznie są dokładne, to znaczy wiadomo, że każde drganie kryształu trwa tyle samo, przez grubsza 70 lat, tylko ciężko tak dobrać ten kryształ, żeby, nie wiem, dokładnie co sekundę ten takt wymierzał. Może ten takt może trwać sekundę i jedną tysięczną i on po 70 latach ciągle będzie trwał jedną sekundę i jedną tysięczną, ale ciężko było dobrać, ustawić takie parametry tego kwarcu, żeby rzeczywiście dokładnie jedną sekundę odmierzał. No oczywiście jednak ten zegar był już dużo, dużo lepszy niż te poprzednie, gdyż to na stabilności. On miał ciekawe, śmieszne może przełożenie na wyniki biegów na 100 metrów. Tutaj widzimy na osi poziomej lata, na osi pionowej rekord świata na 100 metrów. W 1910 roku ten rekord był 10 sekund 60 setnych, konsekwentnie poprawiany, ale tu widzimy coś ciekawego. Znaczy, rekord świata następny był wolniejszy niż poprzedni. To znaczy, ktoś poprawił rekord świata, teoretycznie biegnąc wolniej. Jak to jest możliwe? No wszystko jest zakodowane w tych zegarach. Do tej olimpiady nie używano zegarów elektronicznych, nie używano tych zegarów kwarcowych, posiadano słabszą dokładność. Dokładność mierzenia czasu podczas biegu wynosiła 10 milisekund. I tego po prostu się nie dało porównać z tymi czasami, które zostały zmierzone w momencie, kiedy wprowadzono dokładniejsze zegary, które miały dokładność na początku 1 milisekundy. W związku z tym założono, że ten nowy rekord, który chyba wynosił 9 sekund 95 setnych, będzie nowym rekordem, mimo że był mniej więcej o 5 milisetnych wolniejszy od poprzedniego. Tak, jak zegary wkraczają w sport. Teraz przechodzę do głównej części, jaką jest zegar atomowy. Ale zanim Państwu opowiem, jak działa zegar atomowy, muszę wprowadzić dużo pojęć. I
warto chyba opowiedzieć o tym, jak powstawała mechanika kwantowa. Mechanika kwantowa powstała na skutek tego, że były pewne obserwacje, których nie dało się pogodzić z teorią. Jedną z takich obserwacji... Jedno z takich doświadczeń, którego na początku nie udawało się wyjaśnić, było istnienie tak zwanych poziomów energetycznych. Jak wyglądał eksperyment? Zasada jest dość prosta. Starano się oświetlać światłem różnego koloru próbkę z różnymi gazami. Tutaj dla przykładu powiedzmy, że świecimy światłem fioletowym. No i doświadczalnik starał się sprawdzić, może tak nie do końca tak wyglądało, ale taka była idea, czy to światło fioletowe przechodzi przez tą próbkę z wodorem, czy nie. No i później zmieniał kolor światła na taki niebieskawy, patrzył, a rzeczywiście ten niebieski dość dobrze przenika przez wodór. Ale okazało się, że są takie długości światła, które są jakby blokowane, czy takie kolory, które są jakby blokowane przez wodór. Zmieniając długość światła, sporządzono taką mapę. Zaznaczone kolory to te, które dość swobodnie przenikają przez wodór, a czarne paski odpowiadają to miejsca po tych kolorach, które w jakiś sposób przez wodór były blokowane. Oczywiście fizycy nie używają pojęć typu niebieski, żółty, zielony, a przynajmniej niechętnie, może dlatego, że jest zbyt mało kobiet w fizyce. Oczywiście jak chcemy wyciągnąć jakieś ilościowe wnioski, to musimy nadać tym kolorom jakieś wartości. I kolorom odpowiadają tak zwane długości fal, na przykład 400, 600, 500 nanometrów, to są jakieś przykłady ze światła widzialnego, bądź częstość. Długości fal można przetłumaczyć na częstości. Co więcej, są takie częstości, czy też długości fal, których nie widać gołym okiem. Ale one były też badane. Na przykład w świetle podczerwonym też zauważono, że są takie długości fali, które nie chcą, czy światło o takich długościach fali, które jest przez wodór blokowane. I z drugiej strony również w ultrafiolecie Lyman zaobserwował też takie długości fali, które są przez wodór zatrzymywane. Jakie było wytłumaczenie? Żeby wytłumaczyć to zjawisko, należało wprowadzić koncepcję poziomu energetycznego. Jeżeli układ jest stabilny, to ma tak zwany poziom energetyczny. I starając się przybliżyć Państwu, czym jest poziom energetyczny, trochę nad tym myślałem, nie znalazłem lepszego wytłumaczenia niż to, które podał Arkadiusz Piekara w latach 60. Także teraz popełnię mały plagiat. Po prostu zrobiłem zdjęcie książki Piekary. To jest bardzo, bardzo fajna książka, Nowe oblicze optyki. Arkadiusz Piekara opisywał w tej książce początki fizyki laserów tuż po ich powstaniu. Że ta książka błyskawicznie się dezaktualizowała. Natomiast on podał następujące wyjaśnienie, czym są poziomy energetyczne. Wyobraźmy sobie, że mamy stół o blacie kwadratowym. Więc takie stabilne ustawienia stołu, kiedy on się nie będzie przewracał, to takie ustawienie, kiedy stół leży na blacie, no albo stoi na nogach, jak najczęściej, ale możemy go położyć na jeden z czterech boków. Do każdej z tych stabilnych ustawień narysujemy jego poziom energetyczny. Tutaj tym poziomem będzie położenie środka ciężkości stołu. Także ponieważ każde z tych ustawień ma jakiś poziom energetyczny. W sumie ten stół, tutaj zarysowałem, że ma trzy poziomy energetyczne. Gdyby stół był prostokątny, to tych poziomów energetycznych byłoby więcej. Bo gdybyśmy położyli na krótszym boku, albo na dłuższym, albo na krótszym, to ten środek ciężkości by się zmieniał, więc stół prostokątny w tym kontekście ma cztery poziomy energetyczne. Teraz problem fizyka polega na tym, że fizycy są w stanie zmierzyć poziomy energetyczne, ale nie widzą tych obiektów, które mierzą. Mamy dostęp do poziomów energetycznych i te linie, które obserwowano oświetlając wodór, to były jakieś poziomy, były związane z poziomami energetycznymi. Natomiast nie jesteśmy w stanie zrobić zdjęcia pojedynczej cząstki wodoru. Cała wiedza, jaką bierzemy o tym mikroskopijnym świecie, bierze się z jakichś energii, możliwych poziomów energetycznych. Oczywiście to są sytuacje stabilne, tylko jest mnóstwo sytuacji niestabilnych. Jeżeli stół położymy w jakiejś takiej równowadze, nierównowadze właśnie, jeżeli tak go trochę przechylimy,
ten stół będzie spadał na jeden z możliwych poziomów energetycznych. Jest mnóstwo różnych ustawień dających różne średnie, różne wartości środka ciężkości, ale wiele z tych ustawień kończy się tym, że stół spada na jeden z możliwych stabilnych poziomów. Że fizyk stoi przed takim zadaniem, że ma poziomy energetyczne i chce zrozumieć, jak działa, może chce zrozumieć swój układ. Tutaj przytoczyłem krótki dialog właśnie z książki Arkadiusza Piekary. Wyobraźmy sobie dwóch fizyków. Jeden z nich kupił stół, zmierzył poziomy energetyczne, pokazuje te poziomy energetyczne drugiemu i drugi stara się zgadnąć, co te poziomy przedstawiają. No i kunszt fizyka polega na tym, że mierząc te poziomy, w pewnym sensie w pewnych sytuacjach jesteśmy bardzo mnóstwo informacji wydobyć o tym otaczającym na świecie na podstawie poziomych kresek, poziomów energetycznych. Może wróćmy do tego wodoru. Na czym to polegało, że pewne długości światła nie przechodziły przez wodór? Otóż zjawisko, jakie tam się działo, polegało na tym, że światło okazało się, że może przenosić wodór z jednego poziomu energetycznego na inny. Foton, który jest w świetle, był po prostu pochłaniany przez wodór. Wodór przechodził w jakiś stan, tak zwany wzbudzony. I dzięki temu pochłonięty foton po prostu nie przechodził dalej. Był wyświecany w jakimś losowym kierunku w wyniku emisji spontanicznej, tak zwanej. Jakbyśmy oświetlali światłem rezonansowym atom, w pewnych warunkach możemy, jeżeli to światło jest odpowiednio dostosowane do poziomów energetycznych, osiągnąć coś, o czym mówimy, oscylację Rabiego. I też może nie bardzo ścisły, ale poglądowy sposób możemy sobie wyobrazić, że atom to jest jądro, wokół którego krążą elektrony. Oświetlanie światłem rezonansowym powoduje to, że jeden z elektronów krąży, oscyluje między jednym poziomem energetycznym a drugim. To już jakby jest zaczątek zegara. Tą rzeczą, która ma nadawać takt, to będą kolejne drgania elektronów w atomie, o ile jest oświetlone odpowiednim światłem. Przepis na zbudowanie zegara jest następujący. Należy wybrać jakiś atom, którym potrafimy dobrze manipulować. Wybrano CES z różnych względów. Oświetlać je odpowiednim światłem. Czyli tak naprawdę wybrać jakieś poziomy energetyczne w tym CESie. One zostały wybrane i to światło jest to światło niewidzialne. CES manipulujemy używając światła mikrofalowego, takiego samego jak w mikrofalówce. A później powiedzieć, ile to będzie sekunda, to znaczy ile drgań ten elektron musi wykonać, żeby czas w sumie tych drgań był zbliżony do sekundy. Więc tu jest bardzo dziwna liczba. 9 192 631 770. Tyle drgań musi wykonać elektron w CESie, żeby minęła sekunda. Stworzono taką definicję, która dawała taką długość sekundy, która była bliska temu, co było znane wcześniej. Od 1967 roku sekunda to właśnie to. Czas równy iluś tam okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami. Te różne poziomy energetyczne nazywa się, tutaj w różny sposób numeruje, więc nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to są jakieś liczby, które mają charakteryzować, jakie poziomy energetyczne wybrano, no i jakiego atomu właśnie CZ-133. Jak działa zegar? Zegar atomowy, tak naprawdę główną częścią zegara atomowego jest ciągle kryształ. Wcale nie ten CES. Znaczy CES jest niezbędny, ponieważ sekunda jest zdefiniowana na podstawie CES-u, ale żeby zegar był praktyczny, to ciągle używa się kryształów. Tych zegarów takich jak kwarcowe, ale z lepszymi kryształami, z lepszymi lepszą dokładnością w takich meteorologicznych warunkach. Więc kryształ drga i przesyła sygnał analogowy. Ale co jakiś czas sprawdza się, czy ten zegar oparty na krysztale, czy on ciągle daje, ciągle zgadza się z definicją sekundy. I raz na jakiś czas, w
wykonywany jest eksperyment na CEZ-ie, w którym jest porównywane, czy wskazania zegaru kryształowego zgadzają się z definicją sekundy. Doświadczenie, osoby badające zegary, czy też budujące zegary, mówią, że ten zegar taki kryształowy, taki kwarcowy, że to jest odpowiednik wskazówek w zegarze, natomiast CES jest rzeczywiście tym zegarem, główną częścią. Oczywiście dużym problemem jest synchronizacja. Opowiadałem o tym eksperymencie, gdzie starano się zmierzyć długość geograficzną i tam kluczowym punktem było synchronizowanie zegarów. Teraz też mamy problem, no bo mamy zegary atomowe w wielu obserwatoriach i trzeba jakoś uzgodnić, żeby te impulsy, które one wysyłają, żeby zaczynały się w tym samym czasie. Żeby zegary, które są na świecie, żeby były ze sobą zsynchronizowane. Robi się to w ten sposób, że wysyła się sygnał z zegara atomowego do satelity i robi się to z różnych zegarów atomowych i w satelicie dochodzi do synchronizacji. Że warto zauważyć, że dokładność tego zegara atomowego w laboratorium wynosi 10 na minus 16 sekundy, są naprawdę super dokładne, no jest, traci się dużo dokładności właśnie w procesie synchronizacji, kiedy trzeba wysłać ten sygnał do satelity. Ten sygnał przenika przez atmosferę i na przejściu przez atmosferę traci się kilka rzędów wielkości. Także o ile zegar atomowy ma dokładność 10 do minus 16, o tyle jakby zegar, czas międzynarodowy, jesteśmy w stanie wyznaczyć z dokładnością 10 do minus 13. Synchronizacja czasu następuje na podstawie wielu zegarów. To nie są tylko dwa zegary atomowe czy jeden. Tych zegarów, które decydują o tym, jaki mamy czas, jest około 300. One wszystkie wysyłają sygnały do satelity. W satelicie dochodzi do synchronizacji. Porównywane są różne wskazania różnych zegarów. Czasami się okazuje, że któryś zegar nagle zaczyna gorzej działać. Być może nastąpił jakiś problem w tym konkretnym laboratorium. No i wtedy te zegary, wyniki tych zegarów się zupełnie odrzuca. Długość jakby sekundy jest, albo czas jest określony na podstawie średniej. Tu mamy, było o ordynacjach wyborczych, tutaj ma być demokracja, to znaczy uśrednia się wyniki wszystkich tych zegarów, które wydają się sensowne, ale nie do końca, ponieważ jest około 10 zegarów, które mają najlepszy tak zwany rating, które wykazały się największą stabilnością i po uzgodnieniu czasu przez 300 zegarów, ten czas jeszcze troszeczkę się poprawia, na podstawie wskazań z tych zegarów, które są uważane za najlepsze. I raz na kilka miesięcy dochodzi do synchronizacji zegarów atomowych. Te, które były, no nie, były troszeczkę gorsze od średniej, muszą zostać przestawione na aktualny czas, tak żeby wysyłały impulsy dokładnie w tym samym momencie, kiedy inne wszystkie zegary atomowe. Co więcej, jest jeszcze coś takiego jak sekunda przestępna. Powiedziałem, definicja sekundy jest oparta na CEZ-ie, więc 60 sekund zmierzonych przez zegar oparty na CEZ-ie, no to jedna minuta, nazwijmy ją cezowa. 60 cezowych minut to jedna godzina cezowa, a 24 godziny cezowe to jedna doba cezowa. Pojawia się pytanie, czy jedna doba zmierzona zegarami atomowymi będzie odpowiadała takiemu czasowi, jaki potrzebuje Ziemia na pełny obrót. No to, co uważamy za 24 godziny. Więc okazuje się, że nie, że zegary atomowe nie są w pełni synchronizowane jakby z zegarem astronomicznym, z tym obrotem Ziemi wokół własnej osi. Co nie jest dobre, bo my chcemy uniknąć takich sytuacji, że za kilkaset czy kilka tysięcy lat zegar atomowy u nas będzie wskazywał 14, mimo że jest 12. Dlatego raz na jakiś czas synchronizuje się zegar atomowy z tym zegarem ziemskim. Czyli mamy super dokładne zegary atomowe, ale ciągle ich czas jest dostosowywany do czasu ziemskiego. Jak widzimy, że jeden z zegarów się spóźnia w stosunku do drugiego, to największe obserwatoria decydują się z dużym wyprzedzeniem, bo to jest dość niebezpieczny proces. Więc kilka miesięcy wcześniej ustalają, że zmienią
ręcznie wskazania zegara atomowego, dodając jedną sekundę. Ta sekunda pojawia się wtedy jako godzina 23:59 sekund 60. Następnym wskazaniem jest 24:00:00. Jest to tak zwana sekunda przestępna i robi się to raz na kilka lat. Dobrze, po co taka dokładność? Mówiłem o tym, że potrzebujemy dokładności rzędu milisekund. Jednym takim ciekawym przypadkiem, czy wypowiedzią, jaką znalazłem, była wypowiedź osób zajmujących się giełdą. Na giełdzie nie tylko maklerzy decydują o jakichś zleceniach, ale w dużej mierze programy. I programy komputerowe są w stanie te zlecenia wykonywać, zlecać bardzo szybko. Serwery komputerowe, na które giełda jest oparta, również bardzo szybko te zlecenia przyjmują i realizują. Jest takie niebezpieczeństwo, że giełdy w jednym kraju tworzyły się w różnym troszeczkę czasie, to program komputerowy mógłby kupić po starej cenie i sprzedać zaraz następny. Mogłoby dojść do jakichś manipulacji, gdybyśmy mieli jakieś informacje, być może trochę wcześniej, niż się ukażą ze względu na błąd synchronizacji. Więc ta osoba od giełdy stwierdziła, że ta dokładność, jaką oni muszą zachowywać przy synchronizacji, to jest 1 milisekunda. Z jednej strony jest to mało, 1/1000 sekundy, no ale z drugiej, jak pamiętamy, że zegary atomowe mają dokładność 10^-13, to jest to bardzo długi czas. Chyba najpraktyczniejszym urządzeniem, które wykorzystuje zegary atomowe, jest GPS. GPS jest oparty na satelitach, które poruszają się na różnych orbitach wokół Ziemi. I one z założenia nie powinny odbierać żadnego sygnału, mogą tylko wysyłać sygnał. Wysyłają sygnał jakby wszędzie, a my w naszych odbiornikach GPS ten sygnał możemy przejmować. Ten sygnał jest modulowany, zawiera jakby informacji, kiedy został wysłany, względnie mówiąc. W związku z tym możemy ustalić, ile czasu minęło od wyemitowania tego sygnału przez satelitę do momentu, kiedy on do nas doszedł. Mając dobre zegary, możemy określić w takim razie, jak daleko, i znając prędkość światła, możemy określić, jak daleko ten satelita się znajdował od nas. Jeżeli nasz odbiornik GPS łapie 3 satelity, to będziemy w stanie określić położenie naszego odbiornika na Ziemi. Tak z grubsza działa GPS i on rzeczywiście wykorzystuje te zegary atomowe, które są w satelitach. No i odbiornik GPS też ma jakiś swój dobry zegar. Obecnie jakby fundamentalna, czy wynikająca z tej dokładności 10^-13, dokładność GPS-u to 20 cm, bo w praktyce jest to dużo mniej. Dobrze. Jakie są pomysły na następne zegary? To nie będzie takie rewolucyjne, ale chce się teraz zmienić definicję sekundy. Te laboratoria się już do tego przygotowują, ponieważ powstały nowe zegary, które są dokładniejsze do tych atomów cezowych. Ale ich zasada działania jest taka sama, tyle tylko, że te nowe zegary wykorzystują światło nie mikrofalowe, a światło widzialne. Albo przynajmniej tak zwane optyczne o bardzo wysokiej częstotliwości. Więc w tych nowych zegarach chce się wykorzystywać inne atomy, np. rtęć, albo stront i terp. Są gdzieś tam daleko na tablicy pierwiastków jest torium, nawet nie wiem jak się nazywa po polsku. Tor? To jest tor po prostu. Na przykład jakbyśmy wybrali rtęć jako do definicji czasu, no to wtedy sekunda byłaby określona przez jakąś bardzo wielką liczbę drgańczy, tam zmian poziomu energetycznego rtęci. Pierwsze prototypy takich zegarów już są. Przewiduje się, że będą miały dokładność do 1000 razy lepszą niż te zegary obecne cezowe. Przy czym jeszcze żaden z tych prototypów nie jest aż tak dokładny. Natomiast są dokładniejsze te prototypy, jeśli się orientuje, około 10 razy są dokładniejsze niż zegar cezowy. Pojawił się pewien problem, jak porównywać te nowe zegary ze starymi. To zilustruje na pewnym pytaniu, jakie kiedyś znalazłem w podręczniku do fizyki dla pierwszej klasy liceum. I
tam było takie pytanie, jeżeli wagon waży 1 tonę i mucha, która waży 1 gram, to jest pewnie zawyżone, usiądzie na tym wagonie, to ile będzie ważył wagon razem z muchą? Jakbyśmy chcieli ściśle odpowiedzieć jak matematyk, to byśmy powiedzieli, że wagon z muchą będzie ważył 1000 kg i 1/1000 grama, tak? 1,001. No ale fizyk by odpowiedział, że no tak, ten wagon jest podany z dokładnością do 1 tony. No to nie ma najmniejszego sensu dodawać wagi muchy, no bo przecież on jest tak niedokładnie podany, że ta waga muchy to jest jakaś drobna fluktuacja, która może wyniknąć z wielu czynników, więc odpowiedziałby, że waga wagonów praktycznie się nie zmienia. No ale w zegarach atomowych mamy atom cezu, który jest oparty na takiej liczbie drgań elektronu, i te zegary optyczne, które mają wiele rzędów wielkości więcej tych drgań, i pojawił się problem, jak te zegary porównywać dwie liczby w dziedzinie częstości, które są od siebie dość odległe. Nie przedstawię dokładnie, jak to robić, natomiast problem z porównywaniem tych dwóch liczb dość długo był problem nierozwiązany, blokującym zegary optyczne być może. Natomiast wymyślono coś, co się nazywa grzebieniami optycznymi. Za to odkrycie Theodor Hensch dostał Nagrodę Nobla. I to są takie urządzenia, które pozwalają porównywać wskazania dwóch zegarów. Między innymi mają dużo innych zastosowań. Ale wymyślenie zegarów optycznych, tych grzebieni optycznych okazało się być niezbędne, żeby wprowadzać te nowe zegary. I jeszcze tak z grubsza powiem o innej metodzie usprawniania zegarów. Jest to użycie tak zwanych stanów splątanych. To też nie będzie zbyt dokładne, chcę Państwu tylko powiedzieć, jaka jest idea. Wyobraźmy sobie, że mamy te elektrony, które drgają między dwoma możliwymi pozycjami. Tak zwane stany klasyczne charakteryzują się tym, że każdy elektron drga jakby niezależnie. Czyli powiemy, że wszystkie elektrony są średnio w pozycji 0, to oznacza tak naprawdę, że one mają jakąś fluktuację, że jeden atom jest w pozycji plus 1, minus 1, kolejny minus 1, a później znowu plus 1, plus 1, że średnio są tylko 0. Ale są takie szum, który jest w takich stanach klasycznych, szum, który jest wywołany takimi niezależnymi procesami, jak te drgania niezależnych elektronów, szum ten skaluje się z liczbą atomów, czy tam elektronów, które patrzymy, jak pierwiastek z liczby atomów. I okazuje się, że tą statystykę można poprawić, jeżeli użyje się mechaniki kwantowej. Okazuje się, że mechanika kwantowa pozwala na dokładniejsze pomiary. O ile jakiś stan będzie skorelowany, na przykład o ile te elektrony nie będą, atomy nie będą niezależne, tylko elektrony różnych atomów jakby będą skorelowane, co się mówi, stany wewnętrzne różnych atomów będą skorelowane. Wszystkie te atomy będą drgać jakby synchronicznie, wszyscy na górze, wszyscy na dole. Kluczowe jest, że te dwie synchronizacja musi wykorzystywać tak zwane stany superpozycji. To znaczy każdy elektron jakby jest na górze i na dole jednocześnie, ale jak mamy n elektronów, to mamy n elektronów na górze albo n elektronów na dole jednocześnie. To tak zwany stan z przykładów kota Schrödingera, ale jest to jeden z kierunków badań, żeby użyć tej statystyki kwantowej, jakichś dziwnych stanów, gdzie atomy byłyby skorelowane, do usprawnienia pomiaru sekundy. Na tym już skończę. Przedstawiłem historię zegarów. Ona jest związana z historią przeróżnych odkryć. Pomiar sekundy jest o tyle też ważny, że inne jednostki są oparte na sekundzie. Zastosowań praktycznych teraz, to jest oczywiście GPS, są takie pomysły. Jednym z autorów tych pomysłów jest Wineland, który dostał Nagrodę Nobla rok temu, który zauważył, że jego zegary są tak dokładne, że jest w stanie, są wrażliwe na ruch mas wewnątrz Ziemi. I może nie jest to praktyczne, ale przynajmniej w jego propozalu można przeczytać, że w dalekiej przyszłości może te zegary będą używane do przewidywania trzęsień Ziemi. Mówię, to jest dość futurystyczne i nie wiem, czy to będzie zastosowanie.
rzeczywiście tych zegarów, to gdzie na pewno zegary, coraz lepsze zegary będą znajdowały zastosowanie, no to oczywiście nauka. Musimy wrócić do punktu pierwszego. Coraz dokładniejsze zegary są potrzebne, żeby coraz bardziej subtelne zjawiska były dla nas dostępne i widoczne. I przygotowując ten krótki wykład, konsultowałem się z profesorem Lucio Russo, który miał, na którego wykładzie po prostu byłem i później trochę rozmawialiśmy. Jeden z moich współpracowników jest Peter Rosenbusch z Obserwatorium Paryskiego, który buduje nowe zegary. I oczywiście mnóstwo informacji można znaleźć w internecie, ale bardzo dobre są strony, polecam obserwatorium, które są odpowiedzialne za te pomiary, na przykład CIRTE w Paryżu, czy we Francji, czy NIST, Narodowy Instytut Standardów i Techniki, jakby to tłumaczyć dosłownie, w Stanach Zjednoczonych. I dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo, a teraz pora na parę pytań. Mam jeszcze chwilę czasu. Nie słucham. Chyba pan, że system, już to jest wiadomo, ale system GPS wysyła, z Helsinki wysyła wszędzie sygnał. Ciekawi mnie, jak to może lecieć do samochodu, jaką moc może mieć, jak sygnał wada? Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia. Jaka jest moc tego sygnału? Na początku wykładu była mowa o tym, że na początku XX wieku, gdzie 1906 i 9, dwoje badaczy badało z dwóch stron światło niewidzialne, znaczy podczerwień i nadfiolet. Tak. I ciekawi mnie tak z praktycznego punktu widzenia, żarówka daje niewidzialne światło, a co było źródłem dla nich wtedy, na początku XX wieku? Bo... No to też nie jest tak do końca prawda, że żarówka daje tylko światło widzialne, ma całe spektrum. Co było dla nich źródłem tego światła niewidzialnego? Chyba nie umiem na to odpowiedzieć. Natomiast jednym z metod, pewnie niepraktyczną, byłoby odfiltrowanie światła widzialnego od tego, tych źródeł, jakie mieli. A poza tym były różnego rodzaju lampy, które były oparte na różnych pierwiastkach i te lampy produkowały światło, które nie było widziane. Musieli mieć jakieś detektory, żeby wiedzieć, że wytworzyli to, co chcieli, bo... No, oni obserwowali różne zjawiska, jakby nie... Tak, no, były jakieś detektory. Kolejne pytania? Już jest. Ile satelitów, które zbierają dane z tych 300 zegarów atomowych na Ziemi? Ile satelitów zbiera te sygnały? Tak. Też nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Pytają Państwo o te szczegółowe dla mnie rzeczy. Jeśli chodzi o zegar, o te satelity, nie mam pojęcia. Jest ich na pewno, sądzę, że kilkanaście. Nie może ich rzeczywiście zbyt dużo. Musi być ich kilka. Muszą mieć dostęp do różnych części Ziemi. Te satelity muszą mieć Ziemię naraz. Jakby. Geostacjonarne, tak? Tak, sądzę, że tak. Znaczy te satelity, które są oparte na których oparte jest GPS, nie są geostacjonarne. Czyli mają orbity troszeczkę mniejsze niż takie typowe geostacjonarne satelity. A te, które zbierają, synchronizują sekundę, wydaje mi się, że są geostacjonarne. Jeszcze pan tam powiedział, że ta dodatkowa sekunda raz na ileś lat się dodaje do tego czasu mierzonego obrotem Ziemi, tak? Tak. Czyli rozumiem, że obrót Ziemi jest tym ideałem, tak? W pomiarze czasu. Tak. Nigdy nie zakłócony jest prost idealny. Nie no, idealny nie jest, ponieważ Ziemia wykonuje... Ten ruch nie jest zupełnie idealny. Więc właśnie. Wykonuje jakieś drobne drgania. Nie jest to dokładnie... Obrót nie trwa dokładnie 24 godziny, on się troszeczkę zmienia w czasie. Monitoruje się, używając zegarów atomowych, monitoruje się, ile w jednostkach cezowych, powiedzmy, trwał ten obrót Ziemi. Widać, że on ma takie fluktuacje. I w pewnym momencie, jak widzimy, że on przekroczył jakiś próg, jest takie chwilowe wskazanie, czy tam uśrednione po kilku ostatnich dniach, przekroczył próg jednej sekundy w stosunku do zegarów cezowych, wtedy decydujemy się na dodanie tej sekundy cezowej. Więc ten ruch rzeczywiście on nie jest idealny. Ale jest dość dobry.
Nie ma więcej pytań? Jeżeli tak, to dziękujemy bardzo.